Cześć, z tej strony Agata Kępa. Dzisiaj na kanale lub bezpośrednio goszczę Szymona Nieradkę, którego możecie kojarzyć z czy to internetowej platformy, czy z działalności pod nazwą Uprzejmie Donoszę. Będziemy rozmawiać o kwestii nielegalnego parkowania samochodów. Dzień dobry Państwu. Właściwie takim punktem wyjścia to chciałabym zaznaczyć, że każdy z nas jest pieszym, chociaż bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo tak naprawdę pieszo porusza się w jakiś sposób każdy z nas, chociaż bardzo często bywa tak, że jesteśmy przywiązani bardziej do swoich dwóch, czy nawet częściej do czterech kółek i mamy taką tożsamość kierowców, a to z perspektywy pieszych właśnie możemy zauważyć to, jak bardzo często w miastach infrastruktura, przestrzeń nie są dostosowane do takiego codziennego użytkowania. W ostatnim czasie też bardzo dużo w dyskursie zaczęło się mówić o tym, że właśnie całe miasta, infrastruktura, prawo, regulacje tworzone są bardziej pod samochody niż pod ludzi i pod pieszych. Nawet wyszła publikacja Autoholizm i właśnie zaczęliśmy też mówić o autoholizmie. Jak właśnie w tym momencie wyglądają te regulacje? Dlaczego jakby ta kwestia nielegalnego parkowania samochodów też jest taka dobitna? I jak właśnie reguluje to prawo? Czy ono w ogóle było w ostatnim czasie jakoś zmieniane i dostosowywane do tego, jak obecnie funkcjonujemy? Bardzo szeroki wątek. Możemy, obawiam się, że wyczerpać dyskusję. I zacznę chyba od tego, że ja się problemem zajmuję od dawna, natomiast ja wcześniej próbowałem leczyć skutki, a od początku tego podjąłem próbę wyleczenia przyczyny. I analiza tych przepisów doprowadziła mnie do kilku rzeczy, których efekty widzę, natomiast nie spodziewałem się znaleźć tego, co znalazłem. Ja podam kilka przykładów, które do dzisiaj mnie szokują. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pasażer komunikacji miejskiej złapany bez biletu bądź ze spóźnionym biletem, brakiem uprawnień, to zależy od miasta oczywiście. 260 to jest powiedzmy dolne widełki, Katowice przodują tutaj z kwotą 550 zł opłaty za to, że jedzie się na gapę. Natomiast parkowanie na gapę w Polsce kosztuje 100 zł. Taryfikator mandatów, tam jest cała taka sekcja dotycząca parkowania, nie został dotknięty od dokładnie listopada 2003 roku, czyli od zbliża nam się 20-lecie. Zdecydowana większość pozycji tam to jest kwota 100 zł. Są drobne wyjątki, parkowanie w okolicy skrzyżowania, gdzie jest kwota 300 zł. Tych wyjątków jest odrobinę więcej, ale one wynikają z pewnych niuansów prawnych, których też nie powinno być. Przykładem takim na przykład jest parkowanie na zieleni, które przepisy nie zabraniają. Nie ma przepisów ruchu drogowego zakazujących parkowania na zieleni. Co więcej, nie ma wyrazu zieleń w tych przepisach. Tam nie ma czegoś takiego jak trawa, zieleń, nic z tych rzeczy. Tam trzeba stosować zupełnie inną ustawę, na pewno nie stworzoną w celu ochrony zieleni przed parkowaniem. W związku z tym, jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego nasze miasta są usiane słupkami, to odpowiedź jest bardzo prosta. Samorządy bardzo często nie mają żadnych innych narzędzi. Wiem, co mogą Państwo sobie pomyśleć. To nagłówki krzyczące, policja wystawiła mandat 5 tysięcy, recydywa 15 tysięcy itd. To wszystko bardzo szerokim łukiem ominęło parkowanie. Ten paradoks jest o tyle ciekawy, że waloryzacja opłat za postój w strefie płatnego parkowania jednak nastąpiła. Ona przez także 17 lat była zamrożona, natomiast 2-3 lata temu te stawki zostały nieuwolnione. Uwolnione mamy wiele innych cen. Natomiast one zostały zwaloryzowane i obecnie są indeksowane wskaźnikiem chyba pensji minimalnej, mam wrażenie. Ale to powoduje taki ciekawy paradoks, że osoba, która parkuje w mieście legalnie, płaci więcej od osoby, która parkuje nielegalnie, a osoba, która parkuje nielegalnie i spóźni się z opłaceniem biletu, bądź na przykład wykupiła nie na tę strefę, w niektórych miastach jest kilka różnych stref, grozi jej 250-300 zł opłaty administracyjnej. Ja podkreślę ten wyraz administracyjny, bo opłata administracyjna idzie z automatu dla właściciela pojazdu. Tam się nikt nie bawi w ustalanie, kto parkował i do dochodzenia tego typu rzeczy, tylko jest to opłata, którą naprawdę dostaniemy, ponieważ kontrole są bardzo gęste, jeżdżą specjalne samochody, które skanują tablice rejestracyjne itd., itd. W związku z tym mamy praktycznie gwarancję, że zapłacimy tę kwotę. Natomiast jeżeli będziemy kierowcą myślącym ekonomicznie i logicznie, to i zaparkujemy nielegalnie,
To nie tylko w zdecydowanej większości przypadków grozi nam mandat 100 zł, na dopłatkę to jest mandat, który można wystawić sprawcy, w związku z tym tam jest bardzo skomplikowana procedura dowodowa, żeby wskazać, kto jest sprawcą. Jeżeli mamy numery rejestracyjne zagraniczne, to w ogóle nie da rady tego zrobić, ani policja, ani Straż Miejska nie ma uprawnień do zweryfikowania, kto jest właścicielem samochodu, w konsekwencji nie można ustalić, kto jest sprawcą. Nie można takiego samochodu usunąć także z powodu pewnych kruczków prawnych i zaszłości. Inaczej mówiąc, w Polsce opłaca się parkować nielegalnie, nierozsądnie jest parkować w strefie płatnego parkowania, opłaca się łamać przepisy i to jest bardzo dziwne, to jest dla mnie bardzo dziwne. W związku z tym w tych przepisach wszędzie w koło działo się w ostatnim czasie sporo. Mamy w przepisach o ruchu drogowym definicję hulajnogi na przykład, urządzenie transportu osobistego, ale nie mamy definicji dostawy ani zaopatrzenia. Jakby ustawodawca uznał, że hulajnogi są zjawiskiem tak skrajnym i tak potrzebnym do uregulowania, że to uregulował, natomiast nie uregulowały, nie zostały w żaden sposób uregulowane kwestie dostawy. W związku z tym, jeżeli widzą Państwo kabrioleta z karteczką dostawa za szybą, to jest dokładnie tak samo pełnoprawny dostawca, jak osoba, która wykonuje tę pracę 8 godzin dziennie. I jest faktycznym dostawcą. Zresztą nie trzeba też karteczki, wystarczy, że Państwo oświadczą, że mają coś do noszenia, też stają się Państwo automatycznie dostawcą. Krótko mówiąc, mamy przepisy kompletnie nieprzystające do rzeczywistości i w moim odczuciu nie jest to świadome zepsucie tych przepisów, ale jest to świadome zaniechanie tych przepisów i próba kreowania polityki parkingowej za pomocą depenalizacji wykroczeń z nimi. Inaczej nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Przypomina mi się ta anegdota oczywiście o paleniu czymkolwiek w piecach. To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, no ceny węgla są wysokie, w związku z tym nie będziemy karać za rąbanie drzew w parku, no bo musicie się jakoś ogrzać. Rozumiem problem społeczny z ogrzaniem mieszkania, ale nie rozwiązujemy go w ten sposób. A w przypadku parkingu to próbujemy zrobić. Mówimy, jest za mało miejsc, w związku z tym nie karajmy tych, którzy rozwalają chodniki, stwarzają zagrożenie dla pieszych, jeżdżą wzdłuż chodników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie na tych drogach, chodnikach, w ogóle w przestrzeni publicznej widzimy tak naprawdę pełno zaparkowanych, czy to legalnie, czy nielegalnie samochodów. I czy w przypadku tych nielegalnie parkowanych samochodów możemy już mówić o jakiejś patologii? No, ciężko nazwać patologią sytuację, w której ktoś działa rozsądnie, ekonomicznie i obniża swoje koszty korzystania z samochodu, w związku z tym no, chyba nie. Nie, no to jest bardzo rozsądne, prawda? Ja trochę empatyzuję w tym momencie z kierowcami, ale gdyby na przykład moje prawdopodobieństwo, że zostanę złapany przez kontrolera biletów wynosiło 1% oraz opłata, ryzyko, kara za taką jazdę wynosiła 50 zł, ja nie mówię, żebym jeździł na gapę, natomiast prawdopodobieństwo, że miałbym dużą pokusę, żeby sobie nawet tej aplikacji do kupowania biletów nie zainstalował, byłoby naprawdę dużo większe. W związku z tym to są w większości rozsądni ludzie, którzy myślą swoim portfelem. Jest także grupa osób, która jest zmuszona do łamania tych przepisów. Nie powinni tego robić, ich nie tłumaczą z tego powodu. Natomiast zawodowi kierowcy zajmujący się dostawą są ze względu na obecne przepisy całkowicie wykluczeni. A proszę pamiętać, że po naszych ulicach, zaznaczę, ulicach, jezdniach, poruszają się trzy służby, które zajmują się parkowaniem. Jeździ samochód, który pilnuje tych, którzy zupełnie nierozsądnie zaparkowali legalnie, czyli mówię o kontrole SPP. I oczywiście także patrole piesze, które także szerokim łukiem omijają wszystkie nielegalnie zaparkowane samochody. Mamy Straż Miejską jeżdżącą samochodami, którzy widzą to wyłącznie z perspektywy ulicy. I mamy policję, drogówkę, która jeździ samochodami i pilnuje to z perspektywy ulicy. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie większe szanse na mandat ma kierowca samochodu dostawczego. Ten, który zaparkuje na ulicy, na światłach awaryjnych, we wczesnych godzinach porannych nawet, tak żeby nie było ruchu wielkiego. Czyli robiący tak, jak to się przyjęło robić w innych krajach. Czy też ten, który się przycupnie i schowa na chodniku, przy okazji niszcząc ten chodnik oraz wjeżdżając na niego na przykład tyłem. Co stwarza naprawdę gigantyczne zagrożenie dla pieszych. Kilkanaście osób rocznie ginie z powodu wypadków spowodowanych przez najechanie na samochodem na pieszego na chodniku. W tej kategorii, to woli wyjaśnienia, wpadają także te nieszczęśliwe osoby, na które samochód wpadł po wypadku na jezdni. Nie da rady tego w prosty sposób rozgraniczyć. Ale to są realne przypadki. No i odpowiedzią na ten problem, tak żeby reagować na bieżąco, było powstanie Uprzejmie Donoszę. Czym właściwie jest to Uprzejmie Donoszę?
Każdy obywatel ma prawo, a zasadzie obowiązek w przypadku napotkania wykroczenia drogowego wskazać służbom ten problem i poprosić o jego rozwiązanie bądź ukaranie sprawcy. Mówię w szczególności o wypadkach wyjątkowo perfidnych, w których ktoś niszczy zieleń, na przykład rozjeżdżając kołami drzewa, zieleń, trawę itd., itd., jeżdżący wzdłuż przejść dla pieszych. Powtórzę, gdyby próbować zgłosić wszystkie przypadki nielegalnego parkowania na dowolnym dystansie pieszym w Polsce dłuższym niż 500 metrów, to jakby nie moglibyśmy się zajmować niczym innym. Natomiast tych radykalnych uważam, że naprawdę każdy obywatel od minimum poczucia odpowiedzialności społecznej powinien zgłosić. Natomiast wykonanie takiego zgłoszenia jest dość uciążliwe i zawiera pewien szereg wymogów formalnych, który nie jest oczywisty, kiedy piszemy to ręcznie, na przykład wypełniając maila. Uprzejmie donoszę, do pewnego stopnia automatyzuje ten proces, automatycznie wyciąga dane geolokalizacyjne ze zdjęcia. W związku z tym, mając zdjęcie, dostajemy informację o tym, kiedy to zdjęcie zostało wykonane, w jakim miejscu, pod jakim adresem zostało to zrobione. Doklejane jest do tego komplet naszych danych, imię, nazwisko, wszystkie te rzeczy, których oczekuje Straż Miejska bądź Policja, dane kontaktowe, wszystkie oświadczenia, które są niezbędne. Naszym jedynym obowiązkiem jest zaznaczenie kategorii, to znaczy wskazania takiej sugestii, że tutaj nastąpiło tego typu wykroczenie. I to wszystko. Ten program powstał 5-6 lat temu, chyba 5. I od tego czasu przez niego przeszło, wydaje mi się, około 110 tysięcy zgłoszeń, na pewno kilkadziesiąt tysięcy mandatów w konsekwencji. Natomiast to właśnie praca przy nim i w konsekwencji rozmowa z setkami osób, które korzystają z niego, z dziesiątkami strażników miejskich i policjantów, z komendant Straży Miejskiej w Warszawie włącznie, urzędami miasta itd., itd., doprowadziły mnie do tego, że nie tędy droga. Spróbuję wytłumaczyć. W swojej korespondencji do użytkowników uprzejmie donoszę, w której prosiłem o pomoc w promowaniu wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie parkowania, zacząłem od tego, że moim marzeniem jest to, żeby uprzejmie donoszę nie było potrzebne. To jest absurd, że jakby ja obecnie, wyglądając przez okno, widzę 15 samochodów, które stoją nielegalnie, z tego dwa nadające się do holowania, usunięcia, używając poprawnej nomenklatury. Pomysł, że zejdę i zrobię im wszystkim zdjęcie i wyślę do Straży Miejskiej, jest bardzo zły, ponieważ procedura, która stoi za sposobem wystawienia mandatów, powstała w latach 80. i ona nie bierze pod uwagę na przykład takiego faktu, że mamy obecnie telefony, którymi możemy zrobić zdjęcia. Tam nie pada tego typu wyraz. Oznacza to, że w większości, zaznaczę w większości, są od tego przyjemne wyjątki Straż Miejska w Warszawie, w większości na przykład działa w odrobinę inny sposób. Oznacza to, że taki dokument trafia do, takie zgłoszenie trafia do Straży Miejskiej i oni muszą wygenerować szereg pism, na przykład list polecony, w którym wzywa się do wskazania, kto jest kierowcą w takiej sytuacji. W zdecydowanej ilości przypadków świadek zgłoszenia, czyli w tym momencie ja, jest wzywany na komisariat w celu dokonania przesłuchania. Jak się Państwo mogą domyślać, przesłuchanie polega na tym, że przypisujemy zawartość zdjęcia na maszynie, na komputerze, takim językiem opisanym. Mamy zdjęcie, gdzie jest źle zaparkowany samochód i zamieniamy to na ja, Szymon, Radka w dniu takim. Jest to, zajmuje bardzo dużo czasu. Koniec końców kierowca dostaje 100 zł mandatu, więc uważam, że uciążliwość tego procesu dla zgłaszającego oraz dla Straży Miejskiej jest większa niż dla sprawcy wykroczenia. To jest bez sensu. Także jestem w stanie udowodnić tezę, że koszt wystawienia takiego mandatu jest wyższy niż kwota na blankiecie. Cały proces związany z tym jest wyższy. Co jest szczególnie irytujące, problem szczególnie uciążliwy powodują kierowcy, którzy robią to z premedytacją. To są dokładnie ci, którzy mają tę tajemną wiedzę, że lepiej parkować nielegalnie. I oni także doskonale nauczyli się obchodzić problematykę mandatów. Ja podam dwa przykłady. Ja je promuję od pewnego czasu. Uważam, że ludzie powinni to wiedzieć i powinni znać te absurdy. Dlaczego tylko cwaniaki mają wiedzieć, jak nie dostać mandatu? Podpowiedź numer jeden. Samochód na zagranicznych tablicach rejestracyjnych jest niezniszczalny, ponieważ ani policja, ani Straż Miejska nie ma uprawnień do sprawdzenia, kto jest właścicielem. Wspominałem o tym.
Podpowiedź numer dwa. Jeżeli idziemy na pocztę i pani na poczcie mówi nam takim szeptem zza szybki, że to jest list polecony ze Straży Miejskiej, to mówimy, że go nie odbieramy i mandatu nie ma. Odpowiedź numer trzy. To wiedzą oczywiście wszyscy dostawcy, wszystkie firmy budowlane i wszystkie te osoby, które tak naprawdę najwięcej niszczą podniki. Odpowiedź numer trzy jest taka, że stosowana najczęściej przez firmy budowlane, nie wiem skąd, znaczy można się domyślić. Patent polega na tym, że wskazujemy obcokrajowcy, który, proszę sobie wyobrazić, obecnie nie przebywa na terenie kraju i taka sprawa także upada. Tych sposobów jest spora. Mówimy o mandacie na kwotę 100 zł, w związku z tym, no, gdyby go dostać raz na dwa miesiące, to jest prawie pomijalne, a ponieważ to są jednak zawodowcy, w związku z tym oni być może dostają raz w tydzień, w związku z tym musieli sobie jednak wykształcić pewne techniki omijania. Dlaczego tak jest? Powtórzę, ani kwota mandatu nie stanowi obecnie żadnego wyzwania oraz mamy tutaj do czynienia z procedurą służącą do mandatu, czyli my nie jesteśmy ukarani z automatu. Jeżeli stoimy w strefie i nie zapłacimy, to jesteśmy z automatu ukarani, musimy zapłacić, a potem odwołać. Przy mandatu, mandatu jest dokładnie na odwrót. Jesteśmy na dzień dobry niewinni, musimy się przyznać. Jeżeli my się nie przyznamy, to idziemy z tym do sądu. Tak naprawdę za każdym razem to jest pewna uproszczona procedura sądowa. I to prawdopodobnie nie byłoby złe, gdyby nie doprowadziło do sytuacji, w której po 20 latach kwota stojąca na końcu tego mandatu jest no, oderwana od rzeczywistości. Bo powtórzę, to jest 20 lat. Pensja minimalna w tamtym czasie oscylowała w okolicy 500 zł. 100-złotowy mandat wtedy naprawdę miał wartość dydaktyczną. Obecnie nie ma żadnej. Jak się Państwo mogą domyślać, to jest właśnie przyczyna tego, że centrum Warszawy w szczególności jest zasłupkowane szczelnie, dokładnie co metr w absolutnie każdym miejscu, ponieważ jeżeli takich słupków nie będzie, to za nimi jest darmowe miejsce do parkowania w centrum. Tutaj pojawia się według mnie jedna taka kwestia, jeśli chodzi o to uprzejmie donoszę. Tu chodzi właśnie o to słowo donoszę, bo myślę, że jesteśmy negatywnie dosyć jako społeczeństwo nastawieni do tego donosicielstwa. Przecież nawet w 2021 roku jednym z kandydatów do Młodzieżowego Słowa Roku była 60, która właśnie negatywnie określała osoby, które donoszą. Jak to się właśnie przekłada na to takie bezpośrednie tak naprawdę zgłaszanie tych nielegalnie zaparkowanych samochodów i czy my w jakiś inny sposób możemy wpływać też bardziej bezpośrednio na tą obecną sytuację? Regulamin uprzejmie donoszę, który trzeba zaakceptować i on jest, nie jest to zrobione tak, że wyskakuje nam formularz na 30 stron i przewinąć. Nie, ten regulamin jest odrobinę dłuższy, natomiast wszyscy użytkownicy przed zrobieniem pierwszego zgłoszenia akceptują z niego taki krótki wyciąg, który podkreśla, że jeżeli możemy porozmawiać z kierowcą, to porozmawiamy z kierowcą. To zawsze jest lepsze i skuteczniejsze, ponieważ kierowca, z którym nie porozmawiamy, dostanie mandat za 3 miesiące, jak dobrze pójdzie. On nie będzie wiedział, co się stało. Nie będzie wiedział, co się stało. Nie będzie to miało dla niego żadnej wartości terapeutycznej. W związku z tym on zachęca do tego. Dwa, zachęca do tępienia naprawdę recydywy i najbardziej patologicznych przykładów, ponieważ trzeba pamiętać, i tu powtórzę jeszcze raz, że to jest bardzo uciążliwa procedura deficytowa dla Straży Miejskiej. W związku z tym naprawdę zachęcam swoich użytkowników, żeby wykorzystywali tę broń w ostateczności. A teraz odwrócę pytanie. Czy jeżeli widzimy, że ktoś wyrzuca opony w lesie, to czy to jest sytuacja, w której my powinniśmy zareagować, czy nie? Czy to jest donosicielstwo, gdybyśmy zrobili zdjęcie i poinformowali służby? Tutaj już są odpowiedzi mieszane, ale zdecydowana większość osób uznaje, że jednak wyrzucanie opon w lesie nie jest OK. Natomiast jeżeli widzimy 4-tonowy samochód dostawczy, to jest przykład mój z wczoraj, który stoi przed wjazdem bramowym zamkniętym, tam nikt nie wjeżdża w tym momencie, ale przy ulicy, przy której nie odbywa się w tym czasie żaden ruch, w trakcie całej mojej 5-minutowej rozmowy nie pojawił się ani jeden samochód na tej ulicy. Pomimo to kierowca postanowił wjechać na nowy chodnik jedną osią, a drugą osią przejechać przez trawnik i stać na trawie. Nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia i nie jestem w stanie go przekonać do tego, że niszczy zieleń, niszczy trawnik, niszczy chodnik. To jest sytuacja, w której uważam, że jest to porównywalne do niszczenia lasu. Tu niszczymy las, tu niszczymy infrastrukturę. Nie stanowimy zagrożenia dla pieszych. W tamtej konkretnej sytuacji była godzina 21. Nic się w tamtym miejscu nie działo. Ten samochód stał tam absurdalnie. W związku z tym, jeżeli zdamy sobie sprawę, że jeden przejazd dużego pojazdu przez chodnik potrafi zamienić go w rurus
i spowoduje potem, że będziemy mieli te, znane Państwu na pewno, klawiszujące płyty chodnikowe, które oblewają nas wodą, u których się można przewrócić. Spowoduje także znany nam syndrom, który powoduje, że przed każdym przejściem dla pieszych w centrach polskich miast, które nie są zabezpieczone słupkami, jest takie siodełko od zajeżdżania delikatnie samochodem i tam jest kałuża dzięki temu i powoduje zagrożenie, no to, to uważam, że należy zgłaszać kierowców, którzy świadomie łamią przepisy i uczynili na to sposób na przykład na prowadzenie swojego biznesu. Bo to jest także oczywiście uspołecznianie kosztów, a prywatyzowanie zysków, przeniesienie towaru przez 15 metrów naprawdę nie jest rzeczą, której nie da rady zrobić, są do tego narzędzia. Ja trochę w tym momencie przechodzę już znowu na dostawy, ale powtórzę, uprzejmie donoszę, nie powstało do tego, żeby ktoś szeryfował i wykonał 200 zdjęć i zgłosił i zapomniał o sprawie. Straż Miejska i Policja bardzo szybko przypomni takiej osobie zresztą przez formułę współpracy, że to nie tędy droga. Natomiast ja też regulaminem bardzo to reguluję, a samych przypadków radykalnych, nie budzących żadnych wątpliwości, szkodliwych społecznie, jest wystarczająco dużo, żebyśmy mogli generować kilka zgłoszeń dziennie. No tutaj jeszcze do tych wszystkich przykładów chciałam dodać chyba to takie przeciskanie się między blokiem a samochodem. To też chyba każdy z nas spotkał. Jeśli jeszcze to jest właśnie zgrabny samochód, to da się przejść, ale często jeśli to jest dostawczy, to po prostu nas to hamuje. Samej zdarzyła mi się taka sytuacja, że na alejach w Krakowie, czyli tak naprawdę na głównej, dużej jezdni w centrum miasta, musiałam przejść obok samochodu dostawczego, przechodząc jakby fragment przez ulicę, bo cały chodnik był zablokowany i wtedy skorzystałam też z uprzejmie donoszę. Ja bym chciał ten przykład troszeczkę poeksploatować, bo faktycznie jest tak, że charakter łamania przepisów jest bardzo zmienny w zależności od tego, o której części miasta bądź powiatu i wsi także mówimy. I zupełnie inne wykroczenie mamy w centrach miast. Ja pewnie będę lekko centrocentryczny, miastocentryczny w swoich wypowiedziach, niż na osiedlach domków jednorodzinnych na przykład, gdzie przyjęło się, że nie ma chodnika. Prawda? Natomiast wracając teraz do przykładu tej dostawy, która się tam odbywała, nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, natomiast potrafię sobie wyobrazić, bo to jest bardzo częsty przykład, że taki samochód dostawczy parkuje jedną osią na chodniku, blokując go całkowicie, bo on ma tam 1,20 m szerokości albo 1,5 metra, ale drugą częścią i tak wystaje na jeden z pasów i nie da rady, dwa samochody nie mogą go mijać. To nie ma żadnego uzasadnienia, w niczym nie pomaga. Taki samochód niszczy taki chodnik po każdym przejeździe. To nie jest osobówka. Osobówka jest w stanie wjechać i zjechać, nie zdewastować tego. Natomiast on nie pomaga w żaden sposób kierowcom. Nadal jest tam jedno miejsce na ominięcie go z lewej strony. Bardzo utrudnia życie pieszym. I to jest ta nasza niestety wiara w to, że samochód zacumowany na chodniku to jest samochód bezpieczny, że on nie spłynie z prądem, że ulicą rwie ten potok samochodów i jeżeli go nie zacumujemy, to się wydarzy jakaś katastrofa. To jest bardzo, bardzo częsty przypadek. Wszystkie ścieżki rowerowe zablokowane przez samochody dostawcze, ścieżki rowerowe nie są wystarczająco szerokie, żeby się zmieścił dostawczak, one zawsze i tak wystają na następny pas. Nie ma żadnego sensu, ale to takie przyzwyczajenie, że musimy zapewnić przepustowość ulicy, nawet jeżeli jest to całkowicie absurdalne, jest bardzo silne. I tu powtórzę jeszcze raz, parkowanie na chwilę jest najgorszą formą parkowania, ponieważ parkowanie na chwilę robi najwięcej zniszczeń, bo statyczna sytuacja, pomijając zasłanienie przejścia dla pieszych, jest naprawdę mało groźna. Gdyby kierowca mi powiedział, że on tu wjeżdża na miesiąc i będzie stał pod tym blokiem, nie powiem ok, ale dużo lepiej. Natomiast jak ktoś wjeżdża tylko na chwilę, jeżdżąc po chodniku, to robi najgłupszą rzecz na świecie. Jeżeli jest naprawdę na chwilę, bo gdzieś wychodzi, to znaczy, że niech pasażer wysiądzie w takiej sytuacji, a niech postoi w tym miejscu na ulicy, a nie lawirujemy po chodniku, bo w ten sposób także pokazujemy innym, że to jest tak naprawdę taki jezdnik i tu się przyjęło przycupować na chwilę. To ci kierowcy robią najwięcej zniszczeń. I dostawy, które takich operacji wykonują kilkadziesiąt dziennie, robią najwięcej zniszczeń, ponieważ to nie jest osoba, która przyjeżdża raz, parkuje na 8 godzin i odjeżdża. No tutaj cały czas tak naprawdę mówimy o tym, że prawo i w ogóle też tak naprawdę społecznie patrzymy głównie na miasta, na jezdnie z perspektywy kierowców i tak to regulujemy, a nie z perspektywy pieszych, użytkowników innych części.
Było mówione zaraz na początku rozmowy o tym, że zacząłeś zamiast odpowiadać na skutki, starać się leczyć przyczyny. No i tym sposobem została zainicjowana petycja do Rzecznika Praw Obywatelskich o równym prawie do użytkowania przestrzeni publicznej dla pieszych i kierowców. Czego dotyczy ten wniosek? Gdzie go możemy znaleźć? Wniosek jest dostępny pod adresem prawapieszych.pl. On jest opublikowany na platformie change.org, ale ten skrót pozwala nam przeskoczyć od razu do niego. I tam jest taka wersja skrótowa oraz podlinkowana wersja pełna, która ma, jeśli dobrze pamiętam, 23 strony, więc nie zachęcę pewnie Państwa do przeczytania całości. Natomiast tam jest 10 punktów wyciągniętych z konkretnych przepisów prawa o ruchu drogowym oraz powiązanych ustaw bądź rozporządzeń, bo dosyć często są to rozporządzenia, w których uważam, że łamane są konstytucyjne prawa obywateli. Różne. Każdy punkt wskazuje na inne. I z nimi postanowiłem udać się do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu naprawienia tego problemu. Ja je pokrótce streszczę, być może nie wszystkie 10, ale wydaje mi się, że podanie kilku przykładów jest istotne, ale zacznę jeszcze od tej strony. Ja pisząc ten wniosek nie do końca wierzę w to, że rzecznik za 2 tygodnie machnie, walnie pięścią w stół i politycy jeszcze na sesji przed wyborami się zbiorą i poprawią jakieś zapisy. Natomiast wierzę, że te zmiany są możliwe. Nie robiłbym tego, gdybym nie wierzył w te zmiany. Podam przykład pierwszeństwa pieszych na pasach. Zmiana w ustawie prawo o ruchu drogowym to jest dokładnie 6 wyrazów. 6 wyrazów zostało dodanych do tej ustawy i spowodowało to rewolucję kopernikańską w tym, co się dzieje na przejściach dla pieszych w Polsce. Bardzo mało. Żadnych zmian w infrastrukturze. Nie przesunęliśmy się ani na wschód, ani na zachód w tym czasie. Nie nastąpiła zmiana mentalności. Wcale nie okazało się, że muszą jakby jakieś 2 pokolenia kierowców najpierw przeminąć. Nie. Bardzo prosta rzecz, bardzo duża zmiana. Wpłynęło to także pozytywnie na bezpieczeństwo. Nie jest to idealna zmiana, wszyscy o tym wiemy. Wiemy także, że pewne grupy społeczne zignorowały tę zmianę. I rowerzyści, do których należę, nie do końca przestrzegają tego przepisu, ale wiemy wszyscy, że to naprawdę odwróciło relacje na przejściach dla pieszych. Natomiast dlaczego napisałem ten wniosek? Ja chciałbym zmienić sposób mówienia o parkowaniu z dyskusji na temat tego, czy jest za dużo samochodów albo za mało miejsc, z antagonizmu pomiędzy pieszymi a kierowcami, na dyskusję na ten temat, że zapisy obecne są fundamentalnie niesprawiedliwe także w obszarze kierowca-kierowca. I to jest naprawdę tam widoczne. Przykłady z wniosku. Uważam za absurd fakt, że dużo surowiej, wyższymi karami i dużo bardziej prostymi w egzekucji są karani kierowcy, którzy płacą za strefę płatnego parkowania, niż ci, którzy ją ignorują i parkują zawsze gdzieś z boku, przed pasami itd. To jest dziwne, niesprawiedliwe i to jest zachęta ekonomiczna do łamania przepisów wynikająca wprost z przepisów. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłożył swoją rękę trochę do tego, natomiast poruszał się w ramach istniejącego prawa. Nie będę tego rozwijał. Drugi przykład. Taryfikator, o którym wspominałem, 20 lat, 100 zł za zdecydowaną większość wykroczeń związanych z parkowaniem. Nie ma to żadnej wartości już obecnie wychowawczej. Jest to depenalizacja parkowania, która w połączeniu oczywiście z tym, o czym mówiłem wcześniej, powoduje ten wybuchowy miks, który nakazuje samorządom stawiania słupki wszędzie. Trzecia rzecz. Konstytucja mówi o ochronie zieleni, przyrody, a przepisy o ruchu drogowym w ogóle nie zawierają wyrazu zieleń. Nie ma tam takiego słowa. Gdyby się Państwo zastanawiali, czy można w związku z tym parkować na trawie, według PORN, tak, jest kodeks cywilny, który mówi, że nie można jej niszczyć. W związku z tym Straż Miejska za każdym razem musi udowodnić, że ten konkretny kierowca zniszczył zieleń. To jest tyle uciążliwe, że to jest prawie zawsze praca zbiorowa. Musi kilkunastu zaparkować, nagle bum, nie ma już trawnika, przykro mi, już jest za późno. Kolejną taką rzeczą jest to, że prawo o ruchu drogowym wskazuje na to, że samochód można usunąć tylko kiedy stwarza zagrożenie, ale nie definiuje, co to jest to zagrożenie. W związku z tym Straż Miejska w Warszawie musi wykonać taką procedurę, czy musi, to jest dyskusyjne, ale sąd zmusił ich do wykonywania takiej procedury, że w przypadku samochodu zaparkowanego przed przejściem dla pieszych oni
stoją i czekają, aż będzie jechał samochód, czy był pieszy, robią zdjęcie, bo wtedy to jest faktycznie zagrożenie i wtedy wzywają lawetę. Natomiast jeżeli to jest zagrożenie hipotetyczne, to znaczy nie ma, być może tam nikt nie chodzi albo nic nie jeździ, w związku z tym nie ma zagrożenia. To powoduje, że w takiej sytuacji takim samochodu często nie można odholować. A co jest ciekawe, nie można mu też założyć blokady, no bo on przed przejściem na pieszych to już niech lepiej pojedzie. To jest zupełnie ciekawą sytuacją. Rzecz bardzo lokalna, ale mam nadzieję, że coraz częściej się pojawiająca. Przepisy o ruchu drogowym wprowadzają pojęcie przejścia sugerowanego, ale nie zabraniają parkowania na nim. W związku z tym, jeżeli jakieś miasto przejście sugerowane zrobi, Warszawa z tego co wiem to nie ma, Kraków nie wiem, Szczecin jest mnóstwo, to one są darmowym miejscem postojowym, można tam sobie zupełnie legalnie stać. Nikt nie może nam nic zrobić w takiej sytuacji. Jest to intrygujące. Uważam także za fundamentalne i niesprawiedliwe, że kierowcy pojazdów na zagranicznych numerach rejestracyjnych, a mamy ich sporo, nie tylko w miastach, które przylegają do granic, są w kontekście łamania przepisów o ruchu drogowym związanych z postojem praktycznie bezkarni. Praktycznie bezkarni. Możemy spokojnie te bileciki ze Straży Miejskiej wyrzucać do śmietnika, nic tam nie grozi. Straż Miejska nie ma, ani policja nie ma uprawnień do zweryfikowania, kto jest właścicielem takiego samochodu. Wydaje mi się także bardzo intrygujące, dlaczego przepisy o ruchu drogowym nie zawierają żadnych rozwiązań, które wskazywałyby na to, kto jest dostawcą i jakie ma uprawnienia i czym się one różnią od regularnego kierowcy, a zawierają, jak wspomniałem, przepisy dotyczące hulajnóg oraz proszę zwrócić uwagę, że to nie jest jakaś fikcja, nic nie można w tej sprawie zrobić. Mamy w miastach postoje taksówek, które mają swoje osobne znaki. Taksówkarze doskonale pilnują tych miejsc. Tam naprawdę się nie parkuje jednymi samochodami. Odbywa się tam rotacja. Powiedziałbym, że obecnie ilość samochodów dostawczych w miastach zdecydowanie przewyższa ilość taksówek. Powtórzę, nie mam badań na to, ale myślę, że z tą obserwacją pewnie większość z nas by się zgodziła. Więc jest szereg takich rzeczy, które jest w tym wniosku. Wymieniłem kilka przykładowych. I naprawdę uważam, że prawa różnych grup społecznych są łamane, część grup jest dyskryminowana, a część grup jest pominięta w przepisach, w związku z tym jest w niektórych wypadkach faktycznie zmuszona do złamania przepisów. Może tylko wybierać łamanie przepisów związanych z zatrzymaniem pojazdu na ulicy albo na chodniku, ale nie ma żadnych innych możliwości robienia tego legalnie. Tu znowu wracam do dostaw. Czyli tak naprawdę tym, co w tym momencie możemy zrobić, to by przyłączyć się do tych działań i do tej petycji, jeśli chcemy jakoś reagować. Czy są jeszcze jakieś inne sposoby, w których bezpośrednio możemy przeciwdziałać temu nielegalnemu parkowaniu samochodów i tak naprawdę szkodzeniu też tej infrastrukturze, po której my na co dzień się poruszamy? Nie znam specjalnie innych przypadków, może Państwo mi podpowiedzą, w której sprawca wykroczenia przyłapany na gorącym uczynku krzyczy, dzwoń sobie na policję. To jest interesujące. A to jest bardzo często, to jest jedna z pierwszych rzeczy, bo dlaczego oni tak mówią? Oni to mówią z tego prostego powodu, że wiedzą, że to nic nie da, bo policja przyjedzie za 4 godziny, jego, jej, najczęściej jego, ale jej także już w tym miejscu nie będzie oraz grozi mu mandat 100 zł, w związku z tym trudno, wkalkulowane w zasadzie w koszt parkowania. W związku z tym warto mieć tę smutną świadomość, że przepisy stoją, nie działają na naszą korzyść w takiej sytuacji. Przepisy działają na korzyść kierowców, tych, którzy łamią te przepisy i najczęściej bardzo świadomie. Co to oznacza? Za każdym razem taką sytuację trzeba, ponieważ jesteśmy bezbronni, nie możemy zrobić naturalnej rzeczy, musimy niestety dość głęboko przeanalizować i postaram się to bardzo szybko skrócić. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to ustalić własność właściciela gruntu. Ponieważ jeżeli mówimy o wspólnocie, a bardzo często mówimy o terenach wspólnoty, no to tam to często nie jest miejski teren i musimy wiedzieć, czy tam w ogóle obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Własność wspólnoty ma tę zaletę, że na przykład wspólnota potrafi dużo szybciej zasłupkować miejsca krytyczne niż miasto. To jest decyzja, uchwała, w przeciągu pół roku można to zrobić. Druga rzecz istotna to jest stwierdzenie, czy to jest w ogóle droga, ponieważ prawo o ruchu drogowym obowiązuje na drodze. Ja długo nie wiedziałem, że to oznacza, że jeżdżenie po parku w mieście jest legalne. Nie ma zakazu jeżdżenia po parku, ponieważ to nie jest droga, w związku z tym to nie obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Jeżeli znajdziemy do parku wjazd, na którym nie ma zakazu,
dowolne, udowodnimy, że taki istnieje, to możemy sobie wjechać do tego parku i zostawić tam samochód na tydzień. Nie można nas usunąć tego samochodu. Jest to za darmo. Wspaniale. To nie jest droga w ogóle. W związku z tym te przepisy tam nie obowiązują. Więc bez tego bardzo trudno rozpocząć jakąkolwiek dyskusję. Kluczowe jest tak, że taki współczynnik, czy my mówimy o kierowcach, którzy są mieszkańcami okolicznymi, czyli czy to są cały czas te same osoby, czy to są goście. Podam przykład. Jeżeli mamy gości, czyli mamy na przykład wydarzenie sportowe, które się dzieje, tam przyjeżdża co pewien czas całkowicie losowa grupa ludzi, to robienie im zdjęć i wysłanie ich do Straży Miejskiej, żeby oni dostali, powtórzę, naprawdę minimum kilka miesięcy mandat 100 złotowych, oni nie będą nawet kojarzyli sytuacji, w której to się wydarzyło, nie są w stanie tego zrobić. Robienie tego wobec własnych sąsiadów jest pewnie nierozsądne, bo ja bym zaczął od rozmów. Zupełnie inne strategie tutaj wykorzystujemy. W przypadku imprezy masowej dzwonimy. Dzwonimy i domagamy się patrolu na miejscu z blokadami, bo to jest jakby instant karma, następuje akcja, reakcja, a najlepiej także utrudnienie kolejnym osobom, zawłaszczanie najczęściej zieleni na to, żeby bądź chodników do zera, żeby zamienić się w parking. Tych niuansów jest więcej, ale no warto mieć niestety świadomość tego, że jak kierowca krzyczy, że dzwoni sobie na policję, to on wie, co mówi. I on świadomie korzysta ze swoich praw, które wynikają z przepisu. W związku z tym narzędzia, które mamy, są ograniczone i wymagają dość głębokiej analizy sytuacji. Kto parkuje, na jakim terenie parkuje i jakie przepisy w tamtym miejscu obowiązują, musimy użyć innych narzędzi w celu zniechęcenia takich kierowców do parkowania. Natomiast powiem rzecz optymistyczną i zabawną. Robienie rzeczy zupełnie pozakaralnych oraz pozaformalnych, nazwałbym je głupimi bądź zabawnymi, potrafi zdziałać dużo więcej niż wszystkie narzędzia, o których mówiliśmy do tej pory. Z jedną ze śmieszniejszych rzeczy, którą udało mi się kiedyś popełnić, to przywiesić pod komisariatem policji w Szczecinie, tabliczkę w miejscu, gdzie nie wolno parkować. W miejscu, w którym kierowcy wjeżdżali przez przejście dla pieszych, parkowali w głębi chodnika, czyli przejeżdżali przez przejście, tam się chowali, bo tam był bardzo szeroki chodnik. Powiesiłem tam tabliczkę parking płatny 10 zł na godzinę i problem zniknął. Czyli taka tabliczka z holownikiem pod spodem, bo kierowcy myśleli, że tam ktoś będzie przychodził i pobierał od nich pieniądze. Bardzo głupie, bardzo skuteczne. Malowanie kredem na chodniku, rysowanie kwiatków, wstawianie balonów za wycieraczkę, różne tego typu rzeczy, które wybijam, to brzmi dość smutno oczywiście, bo nie powinniśmy w ogóle być zmuszeni do robienia tego typu rzeczy, ale to potrafi działać dużo lepiej niż próba siłowa bądź negocjacyjna. I drugi pozytywny przykład, parkowanie nielegalne jest zaraźliwe. Obowiązuje system stadny. Pierwszy kierowca, który zaparkuje ze skosa na równoległym, powoduje kaskadę następnych, ale to działa na szczęście też w drugą stronę. Jeżeli uda nam się na naszej własnej ulicy na przykład, zamiast parkować połowie na chodniku, połowie na ulicy, zaparkować 15 centymetrów, abstrakcyjnie 15 centymetrów od krawężnika, to my ten taki ciąg samochodów idący wężykiem nagle zaczynamy podpychać. Kilku takich przekonanych osób. One zazwyczaj bardzo dziwnie te samochody wyglądają, ale po pół roku dziwnie wyglądają ci, którzy wjechali nagle na szybkich chodnika. To także można zrobić i potrafić działać cuda. Ten przykład na szczęście działa w dwie strony. Super, to myślę, że tutaj kończymy takim pozytywnym akcentem tak naprawdę, który nas uświadamia, jak działać, jak przeciwdziałać i to, że mamy bardzo wiele różnych możliwości. No ja tutaj mogę potwierdzić, nie z mojego przypadku, ale z przypadku z mojej rodziny, że jedna osoba dostała kiedyś taką kartkę właśnie za źle zaparkowanym samochodem od kogoś. No i potem się chwaliła w całej rodzinie, patrzcie, źle zaparkowałem samochód i teraz już parkuję dobrze i poszła właśnie fama po rodzinie. Także rzeczywiście czasami te miękkie działania działają. A propos miękkich działań, jeżeli robią to sobie sąsiedzi, jest to naprawdę bardzo fajne i cieszy mnie to. Rzeczy, które są narysowane dziecięcą ręką, potrafią działać dużo lepiej. Taka podpowiedź. Natomiast ja słyszę w szeregu źródeł o takich akcjach Straży Miejskiej, wstawiania ostrzeżeń, pouczeń, mówienia, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu, w związku z tym na razie przez tydzień będziemy dawać tylko pouczenia.
Natomiast ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby na przykład po uruchomieniu nowej linii tramwajowej to kontrolerzy biletów przez tydzień dawali takie, no, że tu rozumiemy, jesteśmy wyrozumiali, spóźnił się tramwaj, nie było gdzie usiąść, w związku z tym dajemy tylko pouczenia. To w ogóle nie ma dyskusji. Dzień dobry, 400 zł następny. Tak. Warto mieć też świadomość, że kontroler biletów może pasażera knombrnego ująć. Ujęcie polega na tym, że wykręca mu rękę, przytrzymuje i oddaje w ręce policji. Czy państwo sobie wyobrażają strażnika, nie strażnika, lepiej, kontrolera strefy płatnego parkowania ujmującego kierowcę, który nie chce się legitymować? No, chciałbym zobaczyć nagłówki w gazetach po takiej. On oczywiście nie ma do tego uprawnień, porównujemy dwie różne sytuacje, ale ta dysproporcja nie przestaje mnie intrygować. No to z pewnością. Bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie zachęcam tutaj do podpisywania tej petycji i wchodzenia na stronę Uprzejmie Donoszę, no i też tak naprawdę reagowania, niekoniecznie od razu poprzez Uprzejmie Donoszę, ale też te wszystkie miękkie działania na co dzień, zwłaszcza, że przypuszczam, że każdy z nas na własnym osiedlu jest w stanie znaleźć masę nielegalnie zaparkowanych samochodów. Podoba mi się, że tak. Dziękuję pięknie. Dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnych rozmowach na kanale lub bezpośrednio. Cześć!